Cześć, jestem Michał, witam Was na kanale Prosto Klocki. Dzisiaj zrecenzujemy sobie mniejszy zestaw z linii LEGO City o numerze katalogowym 30369. Jest to Beach Buggy, czyli taki plażowy buggy, taki łazik, pojazd. Ma on także w zestawie figurkę surfera wraz z deską surfingową. Z tyłu jakieś tam zbędne informacje, kod kreskowy. Więc myślę, że możemy przejść sobie do otwarcia tego zestawu. Ok, mamy tutaj przygotowane nożyczki. Możemy sobie naciąć tutaj u góry tą oto folię. Pakunek, woreczek. Jak zwał, tak zwał. Zestawik otwarty. Wysypmy sobie jego zawartość. Ok, więc myślę, że zobaczymy się. Może jeszcze na speedbuildzie, a jeżeli nie, to już ze zbudowanym modelem. W zestawie znalazł się jeden taki oto transparentny groszek jako element zapasowy. Sam buggy prezentuje się w następujący sposób. Mamy tutaj miejsce, aby podczepić deskę surfingową, bardzo fajną taką czarną kierownicę. Buggy jest utrzymany w kolorach żółtym oraz takim, powiedziałbym, nugatowym. Z przodu mamy fajny zderzak, światełka. Po boku czerwone kołpaki, koła, oczywiście koła się kręcą, co mi się wydaje, że w LEGO jest już logiczne, standardem. Jedynie co przeszkadza mi trochę tutaj ten zupełnie niepasujący kolor, taki niebieski, turkusowy. To też może to ma być jakieś nawiązanie do tej deski, ale no nie pasuje to moim zdaniem po prostu tutaj. Z przodu jest jeszcze jakiś wywiecznik. Sam buggy jest naprawdę fajnym, takim przyzwoitym pojazdem. I moim zdaniem spełnia swoje zadanie jako taki polibag, jeden z pierwszych zestawów LEGO City być może dla kogoś. Natomiast figurka dołączona do tego zestawu jest to taki zwykły mieszkaniec, surfer, plażowicz, jak zwał, tak zwał. Ma bardzo fajną koszulkę z nadrukiem właśnie deski surfingowej, czegoś takiego. Z tyłu niestety brak większych nadruków, jedynie te zarysowania ramionczek, kołnierzyka, zwykłe ciemnoszare spodenki, no i bardzo fajna fryzurka. Moim zdaniem figurka jest naprawdę spoko, w szczególności ten nadruk to nie jest coś aż takiego pospolitego, a fajnie, że dostajemy go w takim polibagu. Reasumując, uważam, że jest to zestaw idealny dla każdego City fana, czyli osoby takie jak ja. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi City, też jest to bardzo fajny, taki pocieszny polibag. Fajny też do postawienia na półce, też ewentualnie jako jakiś dawca elementów. Figurka jest naprawdę fajna i zestawić z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Także dzięki za oglądanie, no i cześć!